Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gra na planszy. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć na temat gry Intryganci, gry, której autorem jest Michał Rynek, skierowane do 3 do 5 graczy. Czas rozgrywki różny, w zależności od tego, w ile osób gramy, a także jaki wariant gramy. Dlatego, że polska wersja różni się od wersji oryginalnej niemieckiej tym, że mamy dwa dodatkowe warianty. Także gra może skończyć się w pół godziny, a może trwać około nawet godziny, w zależności od tego oczywiście, jak nam się uda zagrać. Gra Intryganci jest dla nas o tyle ważna, dlatego że patronujemy tej grze i w tym pudełku, które ma bardzo fajną w środku wypraskę. Tutaj chciałem zwrócić uwagę, że świetna wypraska. Wypraska jest tak skonstruowana, że można sadzić karty w koszulkach i one dalej się tutaj będą mieścić. Na tym pudełku jest nasze logo tu z tyłu i jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni. Chciałbym też powiedzieć, że jest to, jak czym się różni gra od wersji oryginalnej. Tak wygląda pudełko wersji oryginalnej, zobaczcie. Tak wygląda pudełko wersji polskiej. No i różnią się grafiki na kartach. W wersji oryginalnej mamy na przykład taką grafikę, a w wersji tej naszej mamy grafiki tego typu. To samo z różnicą wielkości karty, zobaczcie. Czym się różni karta? Karta z oryginału jest zdecydowanie mniejsza niż karta z polskiej wersji. Także to porównanie, jak widzicie, wychodzi na korzyść polskiej wersji. A teraz powiem Wam, jak się gra w grę i o co w niej chodzi. W grze chodzi o to, żeby zgodnie z instrukcją upleść intrygę doskonałą. Intrygę doskonałą uplatamy za pomocą wystawienia 6 różnych kart intrygantów. Dlatego, że w grze występuje 7 typów kart. Każdy typ to jest inna postać i inna zdolność, czyli inny intrygant. Jak gra się w grę i co należy zrobić? W zależności od tego, w ile osób gramy, każdy bierze swój zestaw, czyli 7 kart w swoim kolorze. Powiedzmy, że gramy w 3 osoby, czyli gramy, powiedzmy, gracz żółty, czerwony oraz biały. I te karty stosujemy z 2 zestawami neutralnymi, czyli zestawem szarym. Tasujemy te karty, następnie każdy z graczy otrzymuje 6 kart i zaczynamy grać. Bardzo ważne jest to, że każdy z graczy otrzymuje 2 karty. Jedną kartę to jest karta z punktami, druga karta jest to taki suwaczek i jak będziemy zdobywać punkty, będziemy po prostu przesuwać sobie tą jedną kartę, zaznaczając ile mamy punktów. W zależności od liczby graczy gramy albo do 4, do 5 lub do 6 punktów. Co więcej, ten suwak jest też kartą pomocy, dlatego że na suwaku mamy opisane, jakie mają zdolności specjalne poszczególne karty, które będziemy używać w grze. Tak jak powiedziałem, tasujemy wszystkie karty, następnie każdy z graczy otrzymuje 6 z nich i będziemy mogli je zagrywać. Runda, w zależności od tego oczywiście, jak będziemy zdobywać punkty, tyle rund będziemy grać. Rundę rozpoczyna, to jest też bardzo ciekawe, w instrukcji jest napisane, że ten gracz, któremu najgorzej patrzy z oczu, tak najpodlej. Także musimy to też wziąć pod uwagę, że czasami są takie osoby, które będą najczęściej rozpoczynały grę. Jak wygląda runda? Runda wygląda w ten sposób, że każdy z graczy zagrywa przed siebie kartę, następnie wykonuje akcję, która jest na niej napisana i kolejną rundę gra gracz, którego karta wylądowała na stole. To jest bardzo ważne. Czyli jeżeli ja gram, powiedzmy, kolorem żółtym i zagrałem kartę w kolorze żółtym, to kolejną kartę będę również wykładał ja. Gdybym natomiast wyłożył kartę w kolorze białym, kolejną, to kolejną kartę, czyli runda przechodzi do gracza, który ma kolor biały. W przypadku zagrania karty szarej, kolejną kartę wykłada osoba, która ma najmniej kart włożonych przed siebie na stole. Jeżeli takich graczy jest więcej, to ta osoba, która włożyła kartę szarą, decyduje, kto będzie grał kolejną kartę. Może wskazać również na siebie. W grze chodzi o to, żeby albo, mamy 2 możliwości, zmusić innego gracza do tego, żeby wyłożył 2 takie same karty, 2 takie same typy kart przed siebie. Czyli powiedzmy, jeżeli mam damę i szpiega i muszę wyłożyć szpiega, czyli już mam taką kartę, automatycznie przegrywam, a wszyscy pozostali gracze otrzymują punkt zwycięstwa. Druga możliwość jest taka, że wyłożę przed siebie 6 kart, które to na przykład damę, szpiega, służkę,
strażnika na przykład i niech będzie karła. Jeżeli uda mi się wyłożyć 6 kart, których typy są różne, ja wygrywam to rozdanie i tylko ja otrzymuję punkt. Czyli widzicie, mam dwie możliwości. Albo ja zdobywam punkt, pozostali gracze nie otrzymują punktu, albo wszyscy gracze otrzymują punkt, a ja go nie otrzymuję. I teraz, jakie mamy tutaj zdolności tych kart i co możemy tutaj jakby robić. Karty mamy różne. Na przykład służka. Po wyłożeniu służki mogę odrzucić jedną kartę z ręki i dobrać ze stosu kolejną kartę, dlatego że stos będzie sobie funkcjonował. Jest więcej kart w stosie, aniżeli rozdanych na rękę. Strażnik. Strażnik pozwala mi cofnąć włożoną wcześniej kartę. Czyli mogę cofnąć jakąś kartę na rękę po to, żeby później włożyć ją jeszcze raz i wykonać jeszcze raz jej akcję. Szpieg. Okropna karta dla niektórych. Szpieg zmusza mnie do tego, żeby pokazać i powiedzieć, jakie mam karty pozostałym graczom. Czyli zagrywam szpiega, następnie pokazuję wszystkim karty i mówię, mam damę, i tak dalej, i tak dalej. Także szpieg, okropna karta. Kolejna karta to mag. Przepraszam. Mag umożliwia mi wymienienie się kartami z ręki z innym graczem. Wybieram sobie liczbę kart, następnie mówię do któregoś gracza, zamieniaj się z tobą dwoma kartami. I ten gracz musi przekazać mi dwie karty. Następnie mamy, może tak zrobimy, damę. Dama umożliwia mi zamianę miejscami dwóch kart wyłożonych przed graczami. Powiedzmy, że jeden gracz ma jakieś tam karty wyłożone, ja mam jakieś karty wyłożone i na przykład bardzo mi zależy na tym, żeby doradca znalazł się w moim otoczeniu. Zagrywam damę i na przykład daję służkę temu graczowi, a zabieram mu doradcę. Bardzo ważne, w ten sposób nie można spowodować, żeby któryś z graczy miał dwie takie same karty. Czyli nie można spowodować jego automatycznej porażki. Mamy kartę karła. Karta karła to karta, która nic nie robi, czyli w ogóle nie działa. Po prostu zagrywamy ją i ona nie ma żadnego efektu. I na końcu mamy kartę doradcy. Karta doradcy to taka karta, która każe odkryć kartę ze stosu króla. Stos królewski to stos, w którym mamy karty. 6 kart i odkrywamy taką kartę. I co to oznacza? Oznacza to, że król coś podejrzewa, że coś tam szpieg kombinuje i teraz zagranie karty szpiega nie odpala jego akcji specjalnej. Czyli zagranie szpiega powoduje, że nie pokazuje wszystkim innym graczom swoich kart na ręce. Jeżeli ktoś kolejny zagra doradcę, to w tym momencie mamy na przykład, że nie można zagrać karty strażnika i tak dalej, i tak dalej. I jak widzicie, w wersji podstawowej mamy jakby całe kombinowanie jest takie, że albo zmuszamy kogoś do tego, żeby te karty miały dwie takie same włożone przed siebie, ale wtedy musimy się liczyć z tym, że po prostu to wszyscy otrzymamy punkty oprócz tego gracza, albo kombinujemy tak, żeby włożyć ten zestaw 6 różnych kart. Mamy dwa warianty w polskim wydaniu. W polskim wydaniu jest wariant taki perfidny i bardzo zły. Pierwszy nazywa się Zły Karzeł. Zły Karzeł to taki wariant, w którym nie można wystawić karty karła. Jeżeli zmusicie mnie do wystawienia karty karła, automatycznie przegrywam. Kartę karła można tylko i wyłącznie położyć wtedy, kiedy król za pomocą doradcy właśnie pokaże taką kartę. Tylko wtedy można ją wyłożyć przed siebie i pozbyć się jej z ręki. Druga opcja, mogę ją położyć jako ostatnią, jeżeli położę jaką szóstą, to wtedy mogę zagrać kartę karła. Także to jest nowum w stosunku do tego, co było w oryginale. Drugi wariant polski nazywa się perfidny karzeł. Perfidny karzeł różni się tym, że nie można zagrać karty karła nawet jako ostatniej. Czyli karzeł po prostu jest takim zgniłym jajem, który w ogóle tutaj nie chcecie, żeby mieć go na ręce. Także cała gra polega na tym, że musimy wymyślić sobie po pierwsze, jakiego koloru karty grać, czyli do kogo zagrywać te karty, żeby przekazywać tą rękę i to wymuszenie zagrania karty. Ewentualnie jakie zagrywać postaci, żeby wykorzystać ich zdolności w sposób taki, który pozwoliłby nam po pierwsze
nie dać się wpakować w sytuację, że będziemy musieli wyłożyć dwie karty takie same, czyli de facto przegrać rundę, lub właśnie po to, żeby włożyć sześć różnych postaci. Także jak widzicie, gra jest bardzo prosta. Co więcej, mamy, tak jak powiedziałem, wszędzie mamy te karty pomocy. Po pierwszych dwóch rozgrywkach gra staje się bardzo jasna, intuicyjna i możemy sobie wprowadzać możliwości, czyli można zagrać sobie na wszystkich trzech wariantach. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku dotyczącego zasad gry Intryganci i zachęcam Was do posłuchania recenzji na znaczplanszy.pl. Dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych filmikach.